Wioska Niżowskaja to typowa rosyjska prowincja, czyli głubinka. Leży 100 km od Petersburga, z dala od głównej drogi na Kijów. Tu na Dzień Zwycięstwa nikt nie przyjeżdża z koncertami. Nie ma żadnych fajerwerków, defilat i happeningów. Ale 9 maja obchodzą wszyscy. My zawsze świętujemy Dzień Zwycięstwa. Zawsze. W jaki sposób? W gronie rodzinnym. Stawiamy na stół buteleczkę, pijemy sobie, wspominamy ojców. Moich dwóch dziadków zginęło w 1943 roku. Skąd pani jest? Z Ukrainy. To ciekawe. Tak, dziadkowie zginęli na Ukrainie. Teraz też tam jest wojna. Co pani o niej myśli? Mam na Ukrainie brata ciotecznego, rocznik 1949, jak ja. Jego 30-letniego syna zabrali na wojnę. Tylko od czasu do czasu dzwoni, żeby powiedzieć, że żyje. Służy w ukraińskiej armii? Tak. Tylko nie wiem w jakiej. Nie wiem, po czyjej on tam stronie. Czy za Poroszenko, czy za niepodległy Donbas. A pani za kim jest? Jak to za kim? Za Donbasem. Jaceniuk, Szuszkiewicz, to są banderowcy, najprawdziwsi. Tak mówią w naszej telewizji. Jak nas nie będą ruszać, to i my nikogo nie ruszymy. Niech pani poda choć jedną datę, kiedy Rosja na kogoś napadła. Na nas napadła. Na Polskę, 17 września 1939 roku. Tak? Tak, na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow. W 1939? Z historii wiem, że była fińska wojna i wojna na Dalekim Wschodzie. Ale żeby była jakaś wojna z Polską, to nie słyszałam. A co pani sądzi o tym, że liderzy europejskich państw odmówili przyjazdu do Moskwy na 70. rocznicę Dnia Zwycięstwa? A dlaczego odmówili? Czemu nie przyjechali? Z powodu Krymu. Putin powiedział, że my mamy taką technikę, jakiej nie ma w Ameryce. Tak, że nie ruszą nas. W Rosji mamy wszystko. Ile bogactw naturalnych, ile lasów, jakie mamy terytorium. Rosja to łakomy kąsek. A widziałyście, jak żyją w innych krajach? Tylko w telewizji. A chciałybyście zobaczyć, jak inni żyją? Nie. Naprawdę nie? Nie. Dlaczego was to nie ciekawi? To też nie jest źle. Ja nie mam ani jednego dolara. I nie chcę mieć. Ja cenię tylko naszego radzieckiego rubla.